jednomandatowe okręgi wyborcze, chcę podkreślić, zostały wprowadzone poprawką Senatu. Ja też miałem akurat tutaj rolę, odegrałem, myślę, że dość poważną, ponieważ też przewodniczyłem połączonym komisjom senackim, które przy uchwalaniu kodeksu wyborczego uchwaliły tę poprawkę. Notabene została ona zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość i Trybunał Konstytucyjny utrzymał. A więc sprawa jest w moim przekonaniu co do idei jednoznaczna, że te okręgi zostały przecież wprowadzone zarówno do samorządów do 20 tysięcy, jak i do Senatu i wydaje się, że również przynajmniej w pewnej części, a nawet jeśli w części, to musi być zmieniony przymiotnik. To znaczy, że nie muszą być wyłącznie przymiotnik wyborczy, czyli chodzi o to, żeby nie było wyłącznie proporcjonalności. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia dotyczy finansowania partii politycznych. I tutaj Platforma Obywatelska była zawsze za likwidacją finansowania z budżetu państwa. W wyniku tej determinacji naszej obniżono o 50%. Wydaje się, że przynajmniej można w dalszym ciągu obniżać, bo koszty na kampanię wyborczą w moim przekonaniu są znacznie wysokie. Zbyt wysokie i nie chodzi o ilość spotów, nie powinno chodzić o ilość wielkich reklam, tylko o ludzi, którzy powinni być znani w środowisku. Jeśli będą mniejsze okręgi wyborcze, będą ludzie bardziej znani, w związku z tym reklama, lansowanie ich, prawda, nie będzie miało aż takiego znaczenia. I trzecia kwestia dotyczy znanego pomysłu pana prezydenta o interpretację na rzecz podatnika w wątpliwościach podatkowych. No proszę państwa, sprawa dla mnie też jest oczywista. Nie może obywatel za błędy państwa przy stanowieniu prawa, a także przy jego stosowaniu odpowiadać. Miasto z wizją.pl. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.